Witam serdecznie, tutaj Paweł Grzech z laptopowybiznes.pl. Dzisiaj mamy 31 grudnia 2019, Sylwester. Nadarzyła się okazja, żeby coś nagrać, no to kurczę, muszę nagrać prawie daily vlog, chyba numer 7 dzisiaj, chyba siódma część, czy jakoś tak. I tak się zastanawiałem, jest kolejny film, oczywiście bez skryptu, bo to na szybko wyszło, że muszę jechać dalej dzisiaj. I tak się zastanawiałem, takie pytanie Ci zadam. Po co chcesz zarabiać w internecie właściwie? Bo zobacz, są takie dwie grupy. Może nie akurat dwie, ale jest takich więcej grup osób, które kilka z grup osób, które chcą zarabiać w internecie, wszystko fajnie, pięknie. Moment, tylko wyjadę. I jest taka grupa osób, którym się wydaje, że zarabianie w internecie jest bardzo proste, ale tam nie trzeba prawie nic robić, nie? Że klikasz sobie jakieś tam reklamy w jakichś refresherach, jakieś bierzesz, inwestujesz jakieś, nie wiem, portfele, które ci płacą też jakieś tam procent i tak dalej. I tylko po prostu inwestujesz kasę i zarabiasz. To jest takie bardzo proste, nie? I to są osoby, którym albo się nie chce, albo oni sobie nie zdają sprawy, że żeby zarabiać naprawdę fajne pieniądze w internecie, żeby taki zbudować dobry biznes, taki naprawdę stabilny, bo to też wiadomo, że zawsze coś może się stać, nie? Zawsze może coś po drodze nie wyjść, ale żeby zbudować tak naprawdę stabilny biznes, to jednak trzeba to je popracować, to je podziałać. Nie wystarczy tylko sobie klikać reklamy w refsherach, zamiast stawiać jakieś tam pieniądze w te paczki, które tam są, czy w te portfele teraz, na dzień dzisiejszy są takie popularne portfele. Był Cloud Token, oczywiście PAD, był Plus Token, którego też szlak trafił, wiadomo, które tam niby płacą Ci za inwestycje. Wiadomo, że to się, te biznesy się kończą. To nie są nad biznes, to coś takiego ciężko nazwać biznesem, nie? Że chodzi mi głównie o te portfele i refshery. Że tam tu kupujesz jakieś tam paczki, które Ci tam naliczają jakieś pieniądze, tutaj masz jakiś niby tam portfel, gdzie wpłacasz kasę, on Ci magicznie naliczy jakieś tam procenty. Niby ludzie twierdzą, że to jest, nie wiesz tak naprawdę skąd to się bierze, nikt do końca nie wie. Te pieniądze biorą się po prostu, te naliczenia biorą się po prostu z wpłat innych osób, nie? Tam wciskają kij, że to jest arbitraż i tak dalej. Ale też właśnie oglądałem taki filmik, gdzie jakiś tam ekspert się wypowiadał, że to nie jest możliwe, żeby... A oczywiście tam za bardzo nie znam na tym, tylko powtarzam teraz, żeby na arbitrażu takim, tak dużej ilości osób takie procenty generować. Tylko wyjadę tu. A chodzi mi głównie o to, wiadomo, to mogę Ci teraz doradzić tak mniej więcej, jeśli chcesz, to możesz w te programy wchodzić oczywiście, to jest Twoja sprawa, tylko musisz sobie zdawać sprawę, że te portfele i te programy RefShare, czy tam Revenue Share, one do pewnego momentu działają, później po prostu padają. Nie? Albo one są zakładane albo z góry po to, żeby, nie wiem, zwinąć się swoją kasą, albo na przykład czasami też takie Revenue Share były, że właściciel był w porządku, tak się wydawało, że jest w porządku, ale po prostu nie zdało sobie sprawy, bo był niedoświadczony, że te biznesy po prostu padają, że to jest taki model biznesowy skazany na porażkę. Też miałem takie wrażenie czasami, nie? Jeśli chodzi teraz o te Cloud Token i tak dalej, to mi się wydawało, że to było po prostu od początku tak zrobione, że to w pewnym momencie siądzie, żeby zwinąć się z kasą, ale w niektórych revenue share'ach takie miałem wrażenie, że właściciel chciał dobrze, miał fajny pomysł, ale nie zdawał sobie sprawy na przykład, że to w pewnym momencie po prostu nie będzie niewypłacalne. Też był taki revenue share, który pamiętam, który po prostu przestał działać, bo jakiś tam inny revenue share padł krótko przed nim, nie? Tam to było coś takiego, że tam jakiś tam ten refshare padł i ludzie panikowali i wypłacali kasę z tego drugiego i on też w końcu padł, nie? Mówię, biznesy typu revenue share, gdzie są te paczki, takie dziwne naliczenia, jakieś tam cloud tokeny, takie portfele, to prędzej czy później po prostu padnie. To jest model biznesowy skazany na porażku, tam nie będzie w pewnym momencie skąd brać pieniędzy na wypłaty. Nawet jeśli tam są jakieś inne biznesy, ludzie wciskają kit. Ja nie mówię, że tam, ja też byłem w revenue share'ach, też popełniłem ten błąd i wiem, to jest doświadczenie, to po prostu pada, nie? Te biznesy po prostu padają. I są takie właśnie grupy osób, które wchodzą tylko, jeśli chodzi o zarabianie w internecie, które tylko wchodzą właśnie w tego typu biznesy, nie? Są jakieś dziwne naliczenia i tak dalej. I niestety te biznesy w końcu padają i te osoby, często też widziałem różnych liderów, tam nagrywali nawet filmy na YouTubie, tam jakieś fajne wywiady robili i tak dalej, fajne jakieś tam wskazówki dawali i oni promowali na przykład jakieś tam revenue share'y. A w momencie, gdy ten revenue share padł, jeden czy drugi tam, czy trzeci, bo też była taka sytuacja, że chyba cztery pod rząd padły tam w jednym miesiącu, czy w dwóch. I ci liderzy znikali nawet z tymi programami, które padły. Oni nie byli w stanie iść do takiego naprawdę, na przykład do MLM-u, czy jakiegoś takiego programu partnerskiego, gdzie wie skąd są pieniądze, nie? Skąd jest prowizja, gdzie masz prowizję za sprzedaż jakiejś tam usługi, produktu. Oni, takie miałem wrażenie, że nie byli w stanie właśnie tak się odbudować w takim konkretnym programie, nie? Gdzie wie skąd są pieniądze. I
jest właśnie jedna grupa osób, które tylko i wyłącznie szukają te programy typu Revenue, te portfele, które płacą. Jak gdzieś tam jakiś czas temu, kilka miesięcy temu chyba, w jakimś tam na Facebooku, w jakimś wpisie, w jakimś poście napisałem właśnie, że nie pamiętam dokładnie, co to było, coś w tym stylu, że zarabianie w internecie wcale nie jest takie proste, nie? I ktoś mi tam właśnie skomentował, że dlaczego nie jest proste, dlaczego jest trudne, nie? Tak mi skomentował takie pytanie z takim tutaj wyrzutem, nie? Jak to, że zarabianie w internecie jest trudne, co ty gadasz? A jak sprawdziłem profil tej osoby, właśnie widziałem, jak później sobie sprawdziłem profil tej osoby, która napisała ten komentarz, nie, ona napisała w tym stylu takim prześmiewczym, nie? Że to jest proste, tam głupoty gadasz, że to jest trudne, nie? Jak sprawdziłem profil tej osoby, to właśnie widziałem, że ona głównie działa w tych programach właśnie coś, te revenue share'y, coś takiego, nie? Chyba głównie te portfele, które płacą, tam był chyba Plus Token czy Cloud Token, które na dzień dzisiejszy już nie wypłacają, nie? Plus Token już od dawna nie wypłaca, Cloud Token też się zesrał, nie? Już jakiś czas temu. I właśnie widziałem, że ta osoba działa w tym. Wiadomo, jak wpłacisz pieniądze, jakieś tam kwotę i to ci nalicza cały czas, no to te zarabiania wtedy jest proste, tylko to jest niestabilne. I najgorzej, jak wpłacisz kasę, bo są osoby, które brały kredyty na takie programy, wpłacały kasę, to im padało i były z kredytem. Nie miałeś czego spłacać, nie, ten kredyt. I to jest właśnie jedna grupa osób, która działa tylko właśnie w tych programikach takich, które szybko padają i oni myślą, że jest wszystko łatwe. I wtedy nagrywają takie filmiki do internetu, też widziałem, takie nagrywali, że w każdy piątek gościu szedł z kamerką i tam krzyczał, że oj, piątunio, coś tam, ty znowu do pracy idziesz, ja już mam weekend, albo jest poniedziałek, ty do pracy idziesz, ja w poniedziałek już mam weekend. Takie wjazdy na psychikę, nie, że ty idziesz do pracy, ja sobie tam prosto zarabiam w internecie, klikam w reklamie i tak dalej. I wtedy ludzie w to wchodzili, nie, dużo zaczęły polecać, ludzie w to wchodzili i też myśleli, że no w poniedziałek siedzieć w domu i klika sobie w reklamy. Do czasu może tak było, ale w końcu to szlak trafił, no to tracili całą kasę, już byli bez pracy, czy niektórzy z kredytem na głowie, bo to są osoby, które brały na revenue share kredyty i one padały. Raz była taka sytuacja chyba, że jedna kobieta wzięła kredyt jakiś tam większy, czy pożyczkę na jakiś tam revenue share i krótko właśnie potem ona kupiła te paczki za pieniądze z kredytu, ten rev share po prostu padł, nie? I ona została z kredytem. W takie kłopoty się finansowe wpakowała, że chyba jedna dzieci zabrali, nie? Bo już nie była w stanie ich utrzymać. Nie znam do końca szczegółów, ale tak mniej więcej było to gdzieś. To usłyszałem od drugiej osoby, nie? Że coś takiego było. To kilka lat temu, nie teraz. I to jest jedna grupa osób. Druga grupa osób i te osoby właśnie, one nie zdają sobie sprawy z tego, że ta pierwsza grupa, nie? Które wchodzą w te revenue share i tak dalej. Jak ja piszę, że to jest trudne zarabianie w internecie, że nie jest takie proste. To znaczy proste, nie trudne, łatwe, nie łatwe, ale trudne. To albo lepiej zależy, jak do tego podejdziesz. Czy zarabianie w internecie jest łatwe, czy trudne. Już to nieraz mówiłem. Jeśli chcesz naprawdę zarabiać w internecie, zapomnij o tych programikach typu Revenue Share i te plus tokeny i tak dalej. Oczywiście jak chcesz, możesz sobie w to wejść, tylko musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to są takie modele biznesowe, to ciężko nazwać biznesem, ale to są takie programiki, które są skazane na porażkę. Bo prędzej czy później tam po prostu nie będzie pieniędzy w tym, nie? Jeśli chcesz, ok, wejdź sobie w to, ale nie miej pretensji do innych osób, że po prostu to ci padło w pewnym momencie i straciłeś pieniądze. Nie? To jest też ważne. Znaczy te osoby, które działają głównie w tych programach, oni nie wszyscy oczywiście, ale często te osoby nie zdają sobie sprawy, że żeby naprawdę zarabiać w internecie, zbudować sobie stabilny biznes, taki na przykład, w którym jak ci coś tam padnie, to ty jesteś w stanie się odbudować w innym bardzo szybko, to musisz zdobyć odpowiednią wiedzę. Tylko też nie można chodzi o taką wiedzę, która naprawdę czyni cię jakimś wyjątkowym dla innych osób, w oczach innych osób, nie? Która czyni cię atrakcyjnym w oczach innych osób, wtedy one chętnie też do ciebie dołączają do biznesu. Nie? Gdzie za karetka podjeżdża? Zmieszczą się? Nie? Która czyni cię atrakcyjnym w oczach innych osób. Ta wiedza, która czyni cię, musisz zdobyć sobie taką wiedzę, naładować do głowy, która uczyni cię kimś atrakcyjnym w oczach osób, które chcą do ciebie dołączyć. I też nie można wpaść w taką pułapkę, żeby mieć cały czas tą wiedzę zdobywać, mieć cały czas kupować szkolenia, i tylko mnie się szkolić i nic nie z tym robić. To jest też naprawdę, można wpaść w tą pułapkę, że nie działasz, tylko się szkolisz, że zamiast działać, to ty cały czas czekasz, aż się czegoś nauczysz. A się uczysz, i cały czas nie działasz, bo jeszcze czegoś tam nie wiesz, bo jeszcze coś się tam dowiesz, bo coś zepsujesz i tak dalej, nie? Właśnie druga grupa osób to jest taka, która cały czas się szkoli i nic z tym nie robi. Tylko się szkolą, zdobywają wiedzę, już nawet mają tą wiedzę, ale nic z tą wiedzą nie robią, bo się boją zacząć, bo się boją, że coś zepsują. Bo też nieraz miałem takie pytania, maile takie dostawałem nieraz od innych osób, które
miały jakieś tam fajne szkolenia, wiedzę, zdobywały ją, uczyły się, ale bały się tego, to wszystko wykorzystać w praktyce, bo się bały, że coś zepsują. Nie? Rozmowa z ludźmi, że coś zepsują i tak dalej. No, wiadomo, że rozmowę z ludźmi zepsujesz nie jedną. Nie każdy do ciebie dołączy do biznesu. Nie możesz się bać, musisz działać. Tą wiedzę, którą zdobywasz, musisz wykorzystać w praktyce, bo inaczej nic nie zrobisz. Nie? To jest właśnie druga grupa osób. Jedni to tam działają tylko w tych programikach typu Revenue i tak dalej. Nie mówię, że to są złe osoby i tak dalej, mogą sobie nie zdawać sprawy, że to pada po prostu. Nie? Padnie jeden, drugi, trzeci, to wtedy dopiero oczy się otwierają, bo ja tak też miałem. Padł mi jeden revenue share i drugi, bo byłem dwa promowałem, to wtedy mi się dopiero oczy otworzyły, nie? Okej. Okay. Nie? Wiadomo. I druga grupa osób to są takie osoby, które cały czas się szkolą. Tylko się szkolą i z tym nie robią, nie? To jest też trzecia grupa osób, która działa i nic z tym nie wychodzi, na przykład. Zdobyła wiedzę, testuje, nic nie wychodzi, się poddaje, bo to się, czasem też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zarabianie w internecie nie jest takie wcale proste do końca, łatwe. Jeśli chcesz do tego odpowiednio podejść, musisz dużo wysiłków to włożyć. Musisz dużo wysiłków włożyć, zdobyć sobie jakąś, nie wiem, społeczność osób, listę adresową, jakieś oferty potworzyć i tak dalej. Dlatego też właśnie polecam początkującym osobom szczególnie zacząć od programów partnerskich. Najlepiej. Jakiegoś dobrego programu partnerskiego, nie typu takie złote myśli i tak dalej. Nie mówię, że złote myśli są złe oczywiście, ale tam są małe prowizje za sprzedaż, nie? Sprzedaż jedną książkę, masz, nie wiem, 2, 3, 4 złote. To jest za mało. To co się wtedy, zajedziesz się wtedy. Nie mówię, byś musiał sprzedawać tych książek tysiące miesięcznie, a nie jesteś w stanie tego zrobić. Przynajmniej jako osoba początkująca. Osoba zaawansowana będzie mieć problem, żeby to zrobić, nie? Ja bym tego nie zrobił też. 1000 książek w miesiąc na pewno bym nie sprzedał, na dzień dzisiejszy. Dlatego jeśli jesteś osobą początkującą, zawsze polecam zacząć od programów partnerskich, ale właśnie nie takie, gdzie masz prowizje 3-4 zł, które pasą już lepsze prowizje i w których nawet możesz też sobie zbudować podobne do MLM-u jakąś strukturę, czy jednopoziomową, czy dwupoziomową, gdzie też w tej strukturze masz prowizję. Nie? Czy masz jakiś fajny program partnerski, często są darmowe, na przykład na stronie laptopowybiznes.pl, to są takie moim zdaniem pierwsze kroki do zarabiania w internecie. No, masz program partnerski, w którego nie musisz inwestować, tylko musisz wykonać konkretne kroki, nie? Żeby zarobić. I to jest ważne, bo to są osoby, które właśnie chcą zarabiać w internecie, ale nie chcą nic zrobić. Ani nie chcą się uczyć, ani nie chcą działać. Po prostu chcą zarabiać, ale nie chcą nic zrobić. I też możesz sobie, taka wskazówka, taki swój marketing tak układać, na przykład, jeśli na przykład publikujesz filmy, teraz będziemy kończyć, jeśli na przykład publikujesz filmy wideo w internecie, albo piszesz artykuły, tam maile i tak dalej, to też możesz sobie tak swój marketing układać, żeby jakąś grupę osób po prostu wyeliminować już na samym starcie. Ktoś zacznie czytać twój artykuł, zacznie oglądać twój film, na przykład jakiś na YouTubie, to tak możesz mówić w taki sposób, że jakąś tam grupę z tych osób na przykład eliminujesz już na początku, że oni do ciebie nie wejdą, że nie będą ci głowy zawracać. Nie? Bo to są osoby, które muszą, czasami ktoś mi pisał takie rzeczy, że on musi mieć na przykład codziennie, jeśli chodzi o MLM na przykład, nie? Że ta osoba musi mieć codziennie kontakt ze swoim sponsorem, bo inaczej nic nie zrobi. Że codziennie musi do niego dzwonić, czy tam on musi do niego codziennie dzwonić, i tak dalej. Nie tędy droga, moim zdaniem. Też trzeba sobie zdawać sprawę, jeśli chodzi na przykład o marketing sieciowy, program partnerski, że to nie jest przedszkole. Bo z tego, co widziałem, właśnie też niektórym osobom się wydaje, że jeśli wchodzą w jakiś marketing sieciowy, programy partnerskie, że to jest przedszkole dla dorosłych, wiesz, tam ta osoba, kto Cię wprowadziła, że będzie Ciebie niańczyć, będzie Ciebie, nie wiem, głaskać po głowie, motywować, ochrzaniać, nie wiem, co jeszcze, dzwonić codziennie do Ciebie, czy są święta, czy nie święta, czy są chorzy, nie chorzy, nie dzwonić do Ciebie codziennie, motywować i tak dalej. Motywować się musisz sam. Trzeba być tutaj samodzielnym. Dlatego ja też tak od czasu do czasu nagrywam takie filmy wideo, gdzie po prostu eliminuję jakąś grupę osób, już na samym początku, tak mówię, jak na przykład teraz. Jak mówię teraz, że trzeba działać, że trzeba zapieprzać w internecie, żeby coś zarobić, trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu, energii, wysiłku i też inwestować pieniądze, to już eliminuję grupę osób, która nie chce nic zrobić, która nie chce ani inwestować, ani pracować, ani nie wiem, tylko chce, nie wiem, naliczenia oglądać swoje, nie? Na stronie laptopowybiznes.pl tam nie musisz na początku zainwestować pieniędzy w ten program partnerski, ale później już tak. Nie? Na początku można działać bez inwestycji, ale już od pewnego momentu sobie zdawać sprawę, że zawsze trzeba pieniądze w biznes inwestować, obojętnie często biznes online, czy nie wiem, czy w realu. Można zacząć tanio albo bezpłatnie, ale na pewnym etapie już musisz jakieś tam pieniądze włożyć, nie? W to, w biznes. Dlatego też możesz sobie tak układać swój marketing, żeby tam jakąś część osób eliminować już na starcie. Czy w artykułach tak pisać, na przykład ja nie chcę działać z osobami, które nie chcą nic zrobić, nie? Które trzeba niańczyć jak małe dzieci.
Ja tego, na szczerze mówiąc, nienawidzę. Ja tak nigdy nie działałem. Ja jak byłem początkującą osobą, nigdy nie oczekiwałem od osoby, która mnie wprowadza do biznesu, że ona będzie do mnie codziennie dzwonić, czy co drugi dzień, czy codziennie dzwonić, mnie tam pytać, co ciebie słychać, motywować, czemu nic nie robisz, tak dalej. Ja sam chciałem zarabiać w internecie, bo nienawidziłem pracy na etacie i wiedziałem, że muszę to zrobić. I nie musiałem, nie wiem, siedzieć na telefonie ze sponsorem, czy z kimś tam. Sponsor to jest ta osoba, która cię wprowadza na przykład do biznesu MLM, jeśli nie wiesz, nie? Tak się to nazywa śmiesznie. Żeby ona do mnie siedziała albo na Skype'ie cały czas, albo na tym. Miałem jakieś tam szkolenie wytyczne i działałem według tego. I sam się też uczyłem. Sam też kupowałem książki jakieś szkolenia i testowałem to wszystko w praktyce. Nie czekałem, aż ktoś mnie tam kopnie w dupę, aż ktoś mi, nie wiem, powie, rusz się człowieku, czy tak dalej. Nie możesz czekać na kogoś z zewnątrz. W sobie musisz znaleźć to coś, gdzie zaczniesz działać. Wiadomo, fajny lider, który ma na przykład jakiś system marketingowy i tak dalej, to jest też ważne. Ale sam musisz zrobić ten pierwszy krok i zacząć działać. Możesz dostać jakieś szkolenia, jakieś wytyczne, jakiś system marketingowy, punkty krok po kroku, ale sam i tak będziesz musiał działać. Nie, nie możesz czekać na to, jak ktoś tam za ciebie zrobi. Tak jest moje zdanie, możesz się z tym zgadzać, czy nie, to od ciebie. Dlatego ja też tak czasami nagrywam właśnie filmy wideo w taki sposób, gdzie mówię, że w internecie, żeby coś zrobić, trzeba zapierdzielać. Poświęcić czas, energię i pieniądze. I wtedy już na wstępie odcinam osoby, którym się wydaje, że biznes internetowy to jest jak magia, nie? Że nic nie trzeba tutaj robić, że wejdziesz sobie i po tygodniu jesteś bogaty. Bez inwestycji, bez tam pracy i tak dalej. Te osoby, że odcinam na samym początku, nie? Wiadomo, ktoś tam zawsze się trafi i tam później marudzi, że ojejku, myślałem, że nic trzeba robić, nie? To jednak trzeba pracować. Też pamiętam taki, że o tym wspominałem, na jakimś blogu taki komentarz widziałem, że jedna osoba chciała zarabiać w internecie, weszła do jakiegoś lidera, ale okazało się, że w tym biznesie, który miał ten lider, trzeba coś zrobić, nie? Trzeba pracować. I ona rezygnuje i szuka dalej. Się mogę założyć, że ta osoba szuka jeszcze przez do dzisiaj, to było 5-6 lat temu, że ta osoba jeszcze do dzisiaj szuka, albo o tym zapomniała, że szuka, nie? Taka jest prawda. Musisz znaleźć sobie odpowiednią wiedzę, władować do głowy odpowiednią wiedzę, taką, która jest Ci potrzebna na dzisiaj i która uczyni Ciebie atrakcyjnym w oczach innej osoby, która, i ta osoba będą chciała wtedy do Ciebie dołączyć, bo Ty masz tą wiedzę, którą oni potrzebują. Nie? To jest ważne. Dobra, będziemy kończyć, bo jest późno, jeszcze muszę do domu wracać, dzisiaj jest Sylwester. Ja tak nie świętuję Sylwester. Dla mnie to, że dzisiaj jest Sylwester, czy dzisiaj jest 31 grudnia, czy 24 grudnia, czy nie wiem, 10 stycznia, to dla mnie nie miało znaczenia tak naprawdę. Tam Sylwestra, nie jestem wielkim fanem świąt i jakoś tam nie robię jakichś sobie wielkich postanowień noworocznych, po prostu trzeba robić swoje i tyle. Czy to jest 1 grudzień, czy 31 grudzień, czy nie wiem, 31 czerwiec, czy nie wiem, gwiazdka na Marsie, nie ma znaczenia. Nie, cały czas trzeba robić po prostu swoje. Ja działam w taki sposób, że po prostu zdobywam jakąś tam wiedzę, którą potrzebuję, wykorzystuję ją w praktyce. Jak czegoś nie wiem, dopytuję, na przykład lidera jakiegoś, nie, z którym działam. Ale nie czekam, że on mnie kopnie w dupę, nie czekam, że mnie ochrzani i nie czekam, że on mnie będzie motywować wielce. Nie muszę się z tym zgadzać, bo to wiadomo, każdy działa jak chce, ale takie jest pewnie moje zdanie. I to nie trzeba zapierdzielać, trzeba konkretnie działać, naprawdę. I zawsze na każdym etapie będziesz musiał jakąś tam pieniądze zainwestować. I możesz właśnie ten swój marketing układać w taki sposób, że jeśli nie chcesz, żeby w tym biznesie była grupa osób, która tylko, nie wiem, nic nie chce robić, jak chce zarabiać, albo grupa osób, która tylko wchodzi w te biznesy typu cloud token i te inne gówna, albo nie wiem, osoby, które tylko dużo gadają na przykład, uczą się, uczą, a nic z tym nie robią. Takie grupy osób możesz eliminować. Nie mówię, że to są złe osoby, może one po prostu powinien zmienić, moim zdaniem, to nastawienie, nie? Ale możesz eliminować w swoim marketingu, w filmach, wideo, w artykułach, w mailach, w swoich produktach i tak dalej, już te grupy osób, z którymi nie chcesz działać, nie? Już na wstępie, że jak on przeczyta twój artykuł, okej, okay, on już wychodzi, nie? Bo tu trzeba coś robić. Takie grupy możesz eliminować. Te grupy, z którymi nie chcesz działać, nie? To już możesz eliminować na wstępie jakieś tam w swoich filmach wideo, zanim oni się zapiszą na twoją listę, zanim dołączą do twojego biznesu, jeśli działasz w biznesie MLM i tak dalej. To już jakąś tam część grup, część osób możesz eliminować, nie? No już na samym początku. Okej, okay, będziemy kończyć. Jeśli masz ochotę, sprawdź sobie linki poniżej, pod tym filmem wideo. Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Może jakiś pomysł na kolejny film wideo i tak dalej, to też napisz w komentarzu, jak chcesz. Jak chcesz, sobie ten kanał zasubskrybuj. Sprawdź sobie linki poniżej, jak wejdź sobie na stronę laptopowiznes.pl, to masz właśnie fajny system marketingowy, który ja nazywam, że są pierwsze kroki do zarabiania w internecie. To nie jest dla każdego oczywiście, bo nie każdy może te kroki wykonać, ale jak chcesz, możesz sobie sprawdzić i widzimy się w kolejnym filmie wideo. Do usłyszenia, cześć!